Z nami jest Marcin Wójcik na jubileuszowej 30. edycji gali z Podszyldu Fan. Witam Cię tutaj. Jak póki co podoba się gala? Witam. Na razie no bardzo dobrze się ogląda te pojedynki, przynajmniej te pojedynki MMA. Nie jestem wielkim fanem K1 w tym sensie, że lubię oglądać, ale nie interesuję się, nie znam zawodników i w ogóle. Także ci panowie też byli dla mnie jakby obcy, ale walki MMA, wszystkie te, na które dzisiaj oglądałem, to naprawdę no, dobre wrażenie na mnie zostawiły, to nie ma co ukrywać. Czekałem na walkę Szymona Bajora chyba najbardziej z tego wszystkiego i podobało mi się jego podejście po tym ostatnim nokaucie. Byłem ciekawy, jak podejdzie teraz do tej walki, a wszystko grało, także no, jestem zadowolony na razie. A jak te wymiany oceniasz Szymona Bajora? No bo były bardzo ryzykowne. No właśnie, ale wiesz, to jest na dużą korzyść dla niego, że po ostatnim nokaucie chciał wchodzić w wymiany, że się nie bał ciosów. Także to się dla mnie liczyło, tak z punktu widzenia oczywiście fana, no bo z punktu widzenia zawodnika mógł to może załatwić w mniej ryzykowny sposób, tak jak mówisz, ale z punktu widzenia fana, wiesz, to się oglądało naprawdę dobrze. Nie? Iza Badurek, Anita Bekus, no chyba kontrowersje, tak się mówi, ja robiłem wywiady, nie widziałem, jak ty to oceniasz? Wiesz co, te pierwsze dwie rundy, tak mi się też wydawało, że w dwie strony mogło pójść. Znaczy w pierwszej i w drugiej rundzie chyba Anita przegrywała przez pierwszą połowę rundy, dopiero gdzieś tam później odrabiała straty, no i widocznie te końcówki rund po prostu sędziowie rzeczywiście może trochę bardziej zaznaczają. No i dwie pierwsze rundy widocznie poszły na jej korzyść. Trzecią rundę mogła przegrać też dwoma punktami, ale na końcu też udało się wyjść gdzieś tam przeswipować i być z góry, przynajmniej na koniec tego pojedynku. Także nie wiem, czy kontrowersja, czy nie, osobiście stawiałem na Anitę, także cieszę się, że wygrała, no a to już mówię, to już do sędziów należy punktowanie. Zagadkowy, piękny post na Twoim Instagramie, na Twoich mediach społecznościowych zatytułowany Game Over, w przepięknych, odświętnych strojach. Co tam się u Ciebie prywatnie zadziało, Marcin? Chyba wiemy, ale proszę nam tutaj oświadczyć oficjalnie. Prywatnie się tak, postarzałem o 10 lat przez ostatni weekend. Nie no, ożeniłem się oczywiście już z moją żoną, byliśmy ze sobą już no, ponad 10 lat, także już najwyższy czas i pora po prostu, żeby to było sformalizowane i tak się stało. Jasne, więc bardzo gratulujemy, ale jeżeli chodzi o zawodowo, to też się niemało u Ciebie dzieje. Przed Tobą pojedynek, jak przygotowania? Dobrze, to dopiero pierwszy tydzień przygotowań minął taki, bo od dzisiaj mamy równo 8 tygodni, także to najważniejsze przygotowania dopiero przed nami. Na razie no, czuję się świetnie, po tej ostatniej kontuzji nie ma światy, nie ma śladu po prostu i wszystko na razie się dobrze układa i no, liczę, że będzie tak do końca. Kto będzie odpowiedzialny za układanie game planu, za dietę? Dietę mam firmę cateringową, sieję z Piły, jeżeli chodzi o game plan, także myślę, że główny trener od ostatniej walki to jest Andrzej Kościelski i Jankos, no, to oni zrobią tym po prostu robotę na pewno. Czy zamierzasz gdzieś meandrować po Polsce w poszukiwaniu jakichś doborowych sparring partnerów, czy raczej statycznie w jednym miejscu przygotowania przebiegną? Nie, no dwa kluby, tak jak było to do tej pory, czyli mój klub Pile GJD Team Piła i oczywiście Jankos Zapasy Poznań, to będą dwa kluby, w których będę się przygotował do tej walki. Trochę wyjdę poza Fen, Mamet bije się w przyszłym tygodniu ze Scottem Askamem, no znacie się, że tak powiem. Jak ten pojedynek oceniasz? No tak jak oceniam zawsze te walki, mówię, gdzie się dwóch zawodników spotyka, jeden z wyższej wagi, drugi trochę z niższej. No i niestety Scott jest dalej faworytem w tym pojedynku, także no Mamet jest zawodnikiem, który może zrobić wszystko i może wejść i znokatować Scotta w pierwszej rundzie, dlatego dostał tą walkę i dlatego to się zawsze obroni w jego wykonaniu po prostu. Ale daje te 70-30 na Scotta. Janek Błachowicz, no na pewno oglądałeś jak każdy, jakbyś ten jego występ, no widzę uśmiech na twarzy, więc oddaję Ci głos. Nie no oczywiście, no wiesz, ja sam jak wstawałem 3 dni później po tym zwycięstwie Janka, to się cieszyłem, że mamy pas, także nie wyobrażam sobie co on czuł, jak wstawał rano, ale no ogromna radość oczywiście wszystkich, którzy naprawdę ten sport kochają w taki sposób jak my. Czyli można, Polacy mogą zdobyć pas UFC. Oczywiście, oczywiście, a Janek no tym bardziej zawodnik z mocnym uderzeniem i z dobrą defensywą zapaśniczą, może wygrać z każdym, też mówiłem to przed walką, też nie był faworytem oczywiście, ale tacy zawodnicy jak Janek mogą wygrać z każdym na świecie, naprawdę. Czyli głód walki jest przed Twoim pojedynkiem? Oczywiście, no to też dało motywację, do każdego na pewno w Polsce dało motywację, także ja myślę, że to jest, no to był po prostu kolejny krok na polskiej scenie MMA i zawodnicy będą znowu o poziom wyżej na kolejnych galach i będziemy mogli to na pewno zobaczyć. Wszystko od nas, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Ale gorąco.